Dzień dobry. Niecały rok temu z Basią Sadurską rozmawiałyśmy o jej książce zatytułowanej Srebrny smok. Wówczas przedstawiłyśmy wam Matyldę i Saszę, czyli bohaterki, które prowadzą przez tę opowieść, a dzisiaj z radością mogę powiedzieć, że jest już kontynuacja tej opowieści zatytułowana Rada Smoków. Rzecz jasna, z ilustracjami niezastąpionego Marcina Minora. Od razu Państwu powiem, że tym razem Basia Sadurska zaprasza nas na wspólny rejs za starami dziewczynki, które doskonale już znamy ze Srebrnego Smoka. Bardzo się cieszę, bo jest to taka opowieść o tym, że świat wymaga od nas czasami bardzo konkretnego działania, że nie można stać i bezczynnie przyglądać się katastrofie. To jest dla mnie historia o tym, że są takie sytuacje i są tacy ludzie, którzy mobilizują nas do tego, żeby uciszyć, przynajmniej spróbować uciszyć swój lęk i sięgnąć po odwagę. I wcale nie jest tak, że ten lęk w tajemniczy sposób się dematerializuje, znika, już go nie ma. Nie, on cały czas z nami jest, ale uwaga, boimy się, ale działamy. I są naprawdę tak ważne sprawy, które powodują, że człowiek decyduje się na to, żeby wypłynąć z bezpiecznego portu, ponieważ myśli również o tych, którzy przyjdą po nim, myśli o przyszłości, nie koncentruje się tylko i wyłącznie tak egoistycznie na własnym świecie. Ta historia, którą opisała Basia Sadurska, pozwala przeżyć taką przygodę na pełnym morzu, przed czytelnikami takie sztormowe fale, które przeżywa się w sercu. Będą też fale smutku, szczęśliwie też fale radości. Co najważniejsze, żagiel pcha do przodu nadzieja i myślę sobie, że nadzieja i ciekawość to są jedne z najważniejszych życiowych przewodniczek. Po lekturze tej książki można porozmawiać na przykład na temat miłości. Miłości, która nie zna granic. Myślę, że jednym z takich ważnych tematów jest ten moment, kiedy w człowieku rodzą się wątpliwości. I one są trochę jak mielizny, które trzeba pokonać, zanim człowiek wypłynie na pełne morze. Basia Sadurska pokazuje też, jak szukać ratunku, a nie podsycać gniewu. Zastanawia się nad tym, czy jest szansa na stworzenie języka, który byłby zrozumiały dla wszystkich. Dziewczyny też jako żeglarki pokazują, czego uczy człowieka morze. Mało tego, uczą nas takich kołysanek, które mają w sobie moc uciszania sztormu. Czy słowa mogą zmieniać świat? To jest jedno z pytań, nad którym się zastanawiałam po lekturze Rady Smoków. Myślę, że w tej opowieści znajdziecie też wskazówki dotyczące tego, gdzie szukać takich odpowiedzi na pytania, które nie pozwalają wręcz człowiekowi zasnąć w nocy. Pamiętam, że po rozmowie na temat Srebrnego Smoka pojawiły się gorące prośby o dostarczenie przepisu na poziomkowe kremówki, które w tamtej opowieści się pojawiały. I tak sobie myślę, że po lekturze Rady Smoków mogą pojawić się prośby na przykład o przepis na zupę dyniową, serwowaną przez dziadka Matyldy. W ogóle powiem wam tak, że gdyby istniała taka możliwość, żeby wykupić sobie abonament obiadowy u dziadka Matyldy, to byłabym pierwsza w kolejce. Myślę też, że dorośli czytelnicy Rady Smoków, którzy być może będą czytać tę książkę ze swoimi dziećmi, wrócą też wspomnieniami do czasów własnego dzieciństwa, do dziadków, którzy karmili nas dobrym słowem, ale też w bardzo konkretny, taki jedzeniowy sposób. I ja przyznaję, że pomyślałam sobie, że są takie gorące herbaty czy ciepłe zupy, które mają moc rozgrzewania człowieka nawet po latach. O tym, na czym polega karmienie drugiego człowieka, myślę, że też można sobie porozmawiać po tej książce. Dla mnie to jest taka też opowieść o budowaniu bezpiecznej przestrzeni, która buduje w człowieku odwagę do eksplorowania świata i taką świadomość, że jesteśmy częścią większej całości. Rada Smoków, polecam Państwu z całego serca, nowa książka Basi Sadurskiej. I przypominajka, to już dziś z Basią Sadurską, czyli autorką Srebrnego Smoka i Rady Smoków, spotykamy się już dziś o godzinie 20:30. Zapraszam z całego serca na spotkanie z otwartym sercem i mam nadzieję, że Państwo przekażą tę informację dalej i spotkamy się tutaj w doborowym towarzystwie. 20:30, dobrego dnia, a bardzo dobry wieczór stworzymy sobie wspólnie.